Tak wyglądają generalnie wyremontowane i dobrze wyposażone oddziały położnictwa i neonatologii w Łużyckim Centrum Medycznym w Lubaniu. Jest nowocześnie, świeżo i przyjemnie. To jakby wykonania tego naszego położnictwa i neonatologii, bo ginekologia to jest troszeczkę w drugiej części, tu jest neonatologia i położnictwo. Kiedyś tu był blok cesarskich cięć, dostosowujemy i zmieniamy funkcję ze względu na potrzeby. Chcieliśmy ścieśnić troszeczkę oddział, żeby nie było bloku porodowego w łączniku, tylko tutaj. To wpływa na pewne oszczędności. Mamy więcej personelu w tym miejscu, czyli na neonatologii, położnictwie, no i tutaj na, w razie potrzeby na sali cesarskich cięć. Jest to ekonomizacja działań, nowoczesne sale, ładnie przygotowane i pacjentki chętnie tutaj rodzą. Nowe ściany, nowe podłogi, sprzęty i meble. Wszystko nowoczesne i z odpowiednimi certyfikatami. A w planach kolejne doposażanie, tak aby oddział był w 100% nowoczesny. Chcemy tutaj ambitnie zrobić wyciągi laminarne, klimatyzację. To gdzieś kosztuje około, tak jak powiedziałem, 180 kilka tysięcy złotych. Myślę, że pod koniec tego roku może przystąpimy do tego, ewentualnie jak będziemy wykonywać prace remontowo-budowlane na bloku operacyjnym, bo jest projekt przebudowy, modernizacji bloku operacyjnego i wtedy może jednocześnie byśmy ogłosili przetarg, bo to jest w kwotach przetargowych na wykonanie również tych tutaj prac u nas. To już taki stuprocentowy komfort by był, dostosowanie temperatury, otoczenia. Jeżeli na dworze jest 30, to tu może być spokojnie 24 stopnie i wtedy ten komfort taki jest przyjemny dla rodziców. Warto wspomnieć przy okazji o dobrze funkcjonującej i wyposażonej poradni dla kobiet, działającej w ramach oddziału ginekologiczno-położniczego Łużyckiego Centrum Medycznego, która w przyszłości będzie elementem skoordynowanej opieki nad kobietą w ciąży opartej o poradnię i oddział ginekologiczny oraz oddział położniczy. Będzie zachowana ciągłość, zarówno jeżeli chodzi o badania położnicze, opiekę położnej, jak i też opiekę moich kolegów na oddziale. Z poradni K korzystają panie bez ograniczeń na każdym etapie leczenia czy ciąży. Tutaj nie mamy żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o opiekę. Również są panie, które mają schorzenia ginekologiczne. Jesteśmy w tak zwanym programie profilaktyki nowotworowej raka szyjki, który działa w Narodowym Funduszu. Poradnia ma w zasadzie bardzo szeroki profil możliwości i działań. Chociażby takich jak USG piersi. Mamy też aparat USG, który pozwala te badania wykonywać. Poradnia jest także dobrze wyposażona z osobnym pomieszczeniem do przebrania się, z poszanowaniem intymności kobiet. Staramy się przede wszystkim inwestować oprócz tego, że w ten sprzęt i w nowe wyposażenie, w nowe ściany, to jeszcze w ludzi, żeby to był zespół przede wszystkim, który tak można nazwać, przyjazny, sympatyczny, miły, pań położnych, lekarzy i pani pielęgniarek neonatologicznych, bo to dopiero wszystko z tym wyposażeniem tworzy jakąś całość. Remont na oddziale położniczym i neonatologii przeprowadzono tak sprawnie, że w ostatnim roku urodziło się tu prawie 500 noworodków, a statystycznie każdego roku rodzi się około 600.